Cześć, tutaj Ania. W dzisiejszym nagraniu opowiem o różnicach pomiędzy ego narcystycznym a ego zdrowego człowieka. Tak naprawdę opowiem o trzech rodzajach ego. Opowiem, czym jest ego narcystyczne w przypadku takiego człowieka, którego już można podciągnąć pod zaburzenie osobowości. Opowiem o ego człowieka, który powiedzmy mieści się w jakichś ramkach, w jakichś granicach normy ustalonej w tym świecie. I opowiem jeszcze, czym jest ego osoby takiej przebudzonej duchowo, osoby, która jest połączona już ze źródłem, ze swoim wewnętrznym źródłem, ze swoim wewnętrznym prowadzeniem. Ale najpierw po prostu porównamy sobie ego narcystyczne i ego takiego, powiedzmy, człowieka, który, tak jak już powiedziałam wcześniej, no, mieści się w jakichś ramkach, w jakichś normach, który jest uznany za człowieka zdrowego. Jest to takie ego, które jest po części narcystyczne, jest jakiś rys narcystyczny w takim człowieku, bo każdy z nas mniej lub bardziej troszeczkę jeszcze w sobie gdzieś ten rys nosi. Ale powiedzmy, że jest to takie ego człowieka, który czuje, który jest w połączeniu też, mniej lub bardziej świadomie, ale jest w połączeniu z życiem w sobie, czyli z czuciem, bo czucie to życie. Ego narcystyczne to ego oddzielone od czucia, całkowicie oddzielone od czucia. Tu jest po prostu totalne wyparcie, totalny brak połączenia tak naprawdę właśnie z ciałem, bo ciało jest naszym narzędziem do odczuwania. Więc u osoby narcystycznej, u osoby z zaburzeniem osobowości będzie właśnie to odcięcie. Odcięcie odczucia i dlatego, że jest to odcięcie odczucia, to osoba z zaburzeniem narcystycznym sprawia wrażenie takiej trochę przerażającej czasami, ponieważ jest to osoba, której nie ma w ogóle spójności. To jest osoba, która jedno mówi, drugie myśli, a trzecie robi, czyli w ogóle jakby... To, co ta osoba mówi, w ogóle nie pokrywa się z tym, co ona robi. Często wręcz zaprzecza temu. Mówi jedno na jakiś temat, a robi zupełnie coś innego. Na przykład mówiąc, że dba o relacje na przykład z ludźmi, robi wszystko, żeby te relacje zepsuć na przykład. Więc właśnie ten brak tej spójności to jest właśnie brak tego połączenia z czuciem, bo to czucie w nas sprawia, że jesteśmy osobą spójną, że to, co mówimy, robimy, to, jak się zachowujemy, jest w pewnym sensie spójne ze sobą. Dobrze. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że osoba narcystyczna to jest osoba w takim jakby ruchu do śmierci. Ona jest zorientowana, oczywiście to się wszystko dzieje na poziomie podświadomym, ta osoba nie jest w ogóle tego świadoma. Zresztą osoba z zaburzeniem narcystycznym w ogóle nie ma za bardzo świadomości tego, co się z nią dzieje. Co robi, jak się zachowuje. O tym powiem jeszcze w dalszej części nagrania, właśnie czym jest ego narcystyczne z takiego poziomu energetycznego i jak to się w ogóle zadziewa, że to ego narcystyczne się rozwija. Troszeczkę o tym mówiłam w jednym z moich filmów, ale dzisiaj troszkę rozwinę temat. Natomiast najpierw chciałabym właśnie dać Wam tutaj taką krótką, też ogólną charakterystykę, bo naprawdę nie jestem w stanie omówić w czasie jednego filmu jakby całego charakteru narcyza i dokładnie co on robi w danych sytuacjach, ponieważ jest to bardzo rozbudowany program i tak jak o relacji damsko-męskiej z narcyzem, o takiej relacji narcystycznej troszkę ostatnio mówiłam, też w ostatnich nagraniach, czy też pisałam w postach na Facebooku czy na Instagramie. Tak dzisiaj powiem też o tym,
powiem bardziej ogólnie, jak się objawia ta osobowość nie tylko w relacji damsko-męskiej, bo to, że narcyz w relacji damsko-męskiej jest zawłaszczający, ale on też taki będzie w relacji, powiedzmy, w pracy, jako współpracownik, czy jako szef, więc, czy jako znajomy, czy no ktokolwiek, tak? Jeżeli spotkamy taką osobę na swojej drodze, niezależnie od tego, gdzie i kiedy, to po prostu będzie to osoba, która będzie po prostu zachowywać się w taki określony sposób. I warto to wiedzieć, że osoba z tym programem narcystycznym to jest osoba, którą generalnie możemy powiedzieć, że charakteryzuje ją chaos. Jeżeli znacie takie osoby, być może macie takie osoby w pracy, gdzieś w swoim otoczeniu, to jest osoba, która generalnie sieje chaos. Człowiek, który jest w ruchu do życia, człowiek, który jest właśnie taki zdrowy, w czuciu, to zawsze mniej lub bardziej, bo to oczywiście nie da się tak zmierzyć zero-jedynkowo, ale powiedzmy, że taki zdrowy człowiek zawsze będzie dążył do ładu, do porządku, do budowania czegoś. Zdrowy człowiek w ruchu do życia buduje, rozwija, działa na rzecz zrobienia czegoś, załatwienie sprawy. Zdrowy człowiek dąży do tego, żeby sprawy posuwały się naprzód, żeby było to poczucie przepływu, czyli życie, tak? Życie, czyli ruch naprzód, ruch do przodu, płynie, dzieje się, załatwiają się kolejne sprawy. Tym jest życie. Człowiek zdrowy będzie też dążył do łączenia, do połączenia się z innymi, do zjednoczenia właśnie. Zjednoczenie, budowanie, posuwanie spraw naprzód, rozwój. To jest zdrowy człowiek. Natomiast narcyz, gdy w twoim otoczeniu pojawi się narcyz, będziesz mieć poczucie jednego wielkiego chaosu, nic nie wiadomo. Każda najmniejsza sprawa do załatwienia sprawia wrażenie ciężkiej, niemożliwej. Narcyz będzie dążył do zniszczenia, do chaosu, prokrastynacja, stanie w miejscu, dudłanie w miejscu, małostkowość, rozdrabnianie się nad pierdołami. Czyli tak, nawet jako współpracownik, czy jako szef, będzie to osoba, która będzie po prostu dudłać i nic do przodu. Będzie tak jak zdrowa osoba dąży do łączenia się, łączenie się z ludźmi. Zdrowa osoba będzie chciała być z ludźmi, będzie chciała być z nimi w relacji. Zdrowa osoba będzie miała pewną dozę tolerancji na odmienność innych, na odmienność ich zdania, na to, że dana osoba, okej, no może nie do końca mi jakaś osoba pasuje, ale jestem w stanie, powiedzmy, tolerować to, że ta osoba jest w jakimś stopniu odmienna ode mnie. Narcyz nie będzie tego potrafić. Narcyz będzie szukać ludzi totalnie mu poddanych, czyli totalnie zgadzających się z nim. Jakby narcyz będzie mieć problem z tym, gdy inni ludzie będą stawiać granice, gdy inni ludzie nie pozwolą sobie wejść na głowę. I to już będzie powód do, na przykład, dokończenia relacji. To będzie powód do... To będzie powód właśnie też do wręcz uważania takiej osoby za wroga. Jeżeli ty jesteś w swojej prawdzie, w swojej mocy i z pełnym szacunkiem do drugiej osoby, ale stawiasz te granice, no nie pozwalasz sobie po prostu wejść na głowę, to narcyz będzie ciebie postrzegał już jako wroga, jako kogoś, kto mu nie sprzyja. I tak jak zdrowy człowiek dąży do połączenia się, do zjednoczenia się ogólnie z ludźmi,
to narcyz będzie właśnie stosował zasadę właśnie tego dzielenia, dziel i rządź. Czyli osoby w swoim towarzystwie będzie próbował skłócić, będzie dzielić. Narcyz jest skupiony właśnie na podziale, na chaosie, na staniu w miejscu, na zastoju, na zniszczeniu. Czyli taki no, szeroko pojęty ruch do śmierci. Po prostu jeden wielki, no już nie chcę przeknąć, ale jeden wielki po prostu rozpiście. Więc jakby to jest taka ogólna charakterystyka tego, czym jest osobowość narcystyczna. Warto tutaj dodać, że ten program, bo to jest pewien program, to jest program narcystyczny i to jest ciekawe, bo u każdej osoby on się naprawdę objawia w bardzo podobny sposób. I narcyzi są różni. Ludzie, którzy mają tą osobowość narcystyczną, oni są naprawdę różni. To nie ma też takiego jednego jakiegoś rysu, że osoba narcystyczna jakby używa takich czy takich słów, zachowuje się tak czy tak. Oni są naprawdę różni, to jest pewne spektrum. Natomiast te pewne cechy, które oni w sobie mają i nawet nie chodzi o ich cechy, tylko bardziej o to, co oni Tobie robią swoim zachowaniem. Jakby nawet nie jest to ważne, jakie to jest dokładnie zachowanie, bo każdy z nich może to robić trochę inaczej. To też to, co mówiłam, że może być narcyz taki prosty, czyli bardzo wprost pokazuje te swoje zachowania. Może być narcyz, który się rozwija duchowo i będzie robił to bardziej elegancko. Może być narcyz, który jest introwertykiem i on będzie sprawiał wrażenie takiego wycofanego, ale jednak gdzieś po prostu z ukrycia, od tyłu będzie ci po prostu ten program po prostu realizował. Więc to są naprawdę no, przeróżne tak naprawdę osobowości, które są jakby przeniknięte tym narcyzmem, tym programem narcystycznym. Natomiast jakby nie skupiałabym się tutaj bardziej na tym, jaki dokładnie narcyz jest, jak on się zachowuje i co mówi. I jaką ma osobowość taką generalnie w towarzystwie. Bardziej skupiłabym się na tym, jakie on uczucia w nas wywołuje, bo niezależnie od tego, jaka to będzie osoba i jak ona to będzie robiła, to w nas będzie się pojawiać właśnie takie charakterystyczne uczucie. To uczucie chaosu, uczucie niemocy, uczucie, że wszystko jest ciężkie, uczucie, że wszystko jest takie przytłaczające nagle, uczucie, że takiego zmieszania, uczucie, że ty w ogóle nic nie wiesz, uczucie, że ty jesteś wszystkiemu winna, że to jest w ogóle twoja wina. Czyli taki charakterystyczny bardzo stan. Bardzo charakterystyczny stan. Warto właśnie skierować uwagę do wewnątrz i zobaczyć, co mi robi towarzystwo tej osoby. I jeżeli tu nie ma klarowności, jeżeli tu jest chaos, jeżeli tu jest poczucie takiej ogólnie ciężkości, no to znaczy, że coś jest na rzeczy po prostu. Warto tutaj dodać, że taka osoba narcystyczna, ona się przede wszystkim nigdy nie przyzna do błędu. Nigdy się nie przyzna do błędu. Jest bardzo osobą taką obrażającą się, obrażająca się, nigdy się nie przyzna do błędu, jest to osoba nieprzewidywalna, nigdy nie wiesz, co zrobi, ale to jest właśnie wynik tego, że brak połączenia z czuciem, czyli jakby tu program po prostu jakby steruje tą osobą i tu nigdy nie wiadomo, co będzie, w którą stronę. Tu nie ma żadnej spójności. Z dnia na dzień po prostu jak chorągiewka. Jednego dnia cię kocha, a drugiego dnia cię nienawidzi i po prostu to jest... Nigdy nie wiesz, co zrobi. No i nigdy ciebie na pewno nie przeprosi. To w ogóle nie ma co na to liczyć. Taka osoba cię nigdy nie przeprosi. Przeprosi cię tylko wtedy, gdy będzie się to w jakiś sposób kalkulować, gdy będzie to w jakiś sposób się tej osobie opłacać. Będzie, ale to przeprosiny, u takiej osoby przeprosiny, czy skrucha, czy cokolwiek innego,
będzie to po prostu część jego strategii działania, będzie to po prostu część tego programu. Także taka osoba, która jest z zaburzeniem narcystycznym, taka osoba po prostu, ona nie czuje, więc wszystko, co w tej osobie się zadziewa, jest po prostu z programu. To się wszystko zadziewa z programu i warto też powiedzieć, że osoby narcystyczne potrafią być bardzo urocze. Osoby narcystyczne potrafią być, sprawiać wrażenie naprawdę bardzo miłych, fajnych ludzi, takich wręcz właśnie uroczych. Natomiast warto wiedzieć, że to jest wszystko, tu się wszystko odbywa z programu, tu nie ma połączenia z czuciem. I dlatego, jak sobie człowiek tak zda z tego sprawę, jak działa ten program, za chwilkę przejdę właśnie do tego, jak bardzo inteligentny jest to program. Chociaż on się wydaje być bardzo logiczny, ale jak spojrzymy na to z takiego poziomu naprawdę czucia, jest to program w gruncie rzeczy nielogiczny, chociaż sprawia wrażenie bycia logicznym. Dlatego osoby narcystyczne, one też wokół siebie tworzą taką aurę, że one są bardzo poukładane, logiczne, że są bardzo zorganizowane, one będą tworzyć wokół siebie właśnie tą iluzję i my rzeczywiście, jak nie mamy tej świadomości, jeszcze z kim mamy do czynienia, my naprawdę możemy myśleć, że tak, bardzo zorganizowana osoba, bardzo taka działająca i ta osoba narcystyczna, oprawca, będzie ci próbować wmówić, że ten chaos, który ty czujesz, to jest twoja wina. Ty wprowadzasz ten chaos. Ja jestem ułożony, czy ułożona. Ja przecież tutaj wszystko ogarniam, a ten chaos, to ty jesteś tym chaosem. Więc jakby i z tym zaburzeniem narcystycznym, ona te wszystkie cechy, które ona w sobie ma, będzie bardzo mocno, z bardzo dużą siłą, wręcz agresją projektować na ciebie. I będzie to robić po prostu w mistrzowski sposób, że ty naprawdę jesteś w stanie uwierzyć, że tak, to przecież ja wprowadzam ten chaos, to jest moja wina. No tak, przecież ja już nic nie wiem, właściwie nie wiem, co tu jest prawdą i to chyba rzeczywiście jest prawda, że to ja wprowadzam ten chaos. Że to ja jestem tym chaosem tutaj, w tej relacji. Więc na to też zachowajcie po prostu uważność. Nagram oddzielny film o osobowości schizoidalnej i czuję, że ona się bardzo łączy z narcyzmem. Natomiast no dzisiaj nie jest czas na to, bo ten film byłby bardzo, bardzo długi. Natomiast następny mój film będzie o osobowości schizoidalnej i jak on się łączy z narcyzmem. I jak to w sobie rozpoznać i czym to się, jakby, czym to się objawia. Także następny film będzie o tym. Właśnie będzie o tym chaosie, o tym poczuciu mgły umysłowej. Także czuję, że to też jest bardzo ważna rzecz, żeby o tym powiedzieć. Także następny film będzie o tym. Natomiast dzisiaj chciałabym już teraz przejść właśnie po tej krótkiej charakterystyce. Czym jest ta osobowość narcystyczna? Czyli ona tworzy pewną iluzję wokół siebie, a jednocześnie to, czym sama jest, z agresją projektuje na innych, na otoczenie. Jest to program bardzo, bardzo inteligentny. Natomiast jeszcze w tym miejscu czuję, żeby o tym powiedzieć, jeżeli znacie film Narodziny Gwiazdy, warto sobie obejrzeć. Ja bardzo mało filmów oglądam, rzadko kiedy już naprawdę oglądam jakiekolwiek filmy. Musi mnie naprawdę coś tak zawołać, żebym obejrzała i rzeczywiście ten film Narodziny Gwiazdy mnie jakoś tak zawołał. Parę tygodni temu obejrzałam go sobie. Natomiast już jak oglądałam, to już mi się lampka zapaliła. Jest bardzo ciekawy przykład relacji właśnie narcystycznej pokazany, gdzie wielu ludzi może oglądać i powiedzieć sobie, Boże, jaka piękna miłość, jak ta kobieta kocha tego mężczyznę i pewnie każdy mężczyzna marzy o takiej kobiecie, która go będzie tak kochać, jak ta główna bohaterka kochała tego muzyka.
Natomiast jest to typowy przykład relacji narcystycznej, więc sobie obejrzyjcie, ja nie będę teraz spoilerować, natomiast tutaj są wszystkie elementy relacji narcystycznej zachowane tak naprawdę, czyli jakby ofiara, która najpierw jest trofeum, jest wywyższona, jest jakby... Gdzie ten muzyk pokazuje ją, tak? Pokazuje ją jako swoje trofeum, a następnie, gdy ona ma szansę na zrobienie kariery, to on to sabotuje, wręcz próbuje zniszczyć tą karierę. Osoba przed osobą narcystyczną, jeśli się otworzysz, jeżeli osobie narcystycznej opowiesz o swoich trudnościach, o swoich trudnych uczuciach albo z czym się czujesz gorzej, gdzie masz problem, to osoba narcystyczna zawsze w najmniej jakby odpowiednim momencie, w takim momencie, gdzie się tego nie spodziewasz, to ona cię uderzy w to miejsce, w to bolące miejsce. Więc tutaj też był ten element, jakby osoba narcystyczna bardzo doskonale wyłapuje i wie, z czym, gdzie masz kompleksy, jakie masz kompleksy, z czym się czujesz gorzej, i ona będzie, ten narcyz, on będzie cię zawsze uderzał w to twoje najczulsze miejsce, bez względu na to, co to jest. Więc w tym filmie to też jest pokazane, i do samego końca, nawet jak już ten muzyk no, jakby zmarł, to ona do samego końca, wtedy ona jakby jego stawia jako trofeum. Do samego końca jest po prostu w tej roli takiej no, bezwarunkowo kochającej matki. Takiej matki doskonałej, idealnej. Także polecam sobie obejrzeć z uważnością ten film. I żeby nie zachwycać się miłością, która nie jest miłością. Dobrze, okej. W każdym razie chciałam tu powiedzieć o tym, że o tym programie narcystycznym, że jest to program bardzo inteligentny i może to tak sprawiać wrażenie, że osoba narcystyczna jest inteligentna, że ona jest mega inteligentna i ona cię tak w sposób inteligentny potrafi obrazić, w sposób inteligentny potrafi ci po prostu dowalić w takim momencie, kiedy ty się nie będziesz w ogóle tego spodziewać. Natomiast to, co mi zostało pokazane w mojej przestrzeni czucia, bo tak sobie jestem z tym tematem też od iluś tygodni i dużo rzeczy mi się gdzieś tam odsłania z poziomu takiego właśnie głębokiego czucia, sprowadzenia. Mam wrażenie, że to nawet nie jest o tym, że osoba narcystyczna jest inteligentna, tylko po prostu program, który nią zawładnął, jest inteligentny, możemy powiedzieć. No jest to program bardzo inteligentny, ponieważ ja sama jestem pod wrażeniem, jak to działa, po prostu po mojej ostatniej relacji, gdzie po prostu no, stanęłam w swoim, jakby no, nie pozwoliłam sobie wejść na głowę, nie pozwoliłam się też obrażać, nie pozwoliłam wprowadzenia serca, tak jak opowiadałam w jednym z moich filmów, jak postawiłam granicę wprowadzenia serca i w czasie tej rozmowy, czy w czasie tej pyskówki po prostu też dosyć tak celnie w punkt po prostu pokazałam tej osobie próby manipulowania mną i próby, jakby odpierałam ataki, próby obrażania mnie, próby uderzenia mnie w jakieś moje czułe punkty, gdy się po prostu odsłoniłam przed tą osobą swego czasu, jeszcze z takiego poziomu naprawdę szczerej chęci tworzenia czegoś, właśnie budowania relacji, ale niestety właśnie zadziało się tak, jak się zadziało i później byłam pod wrażeniem, jak sobie to obserwowałam, jak sobie to tak na spokojnie pobyłam z tym, jak inteligentny jest to program, który po prostu w sposób bardzo celny próbował mnie uderzyć w moje czułe punkty. Dobór słów,
jaki tutaj był, bardzo nieprzypadkowy, jakie to wszystko jest tutaj, no tak jakby no przestrzeń, tak? Przestrzeń, która z nami rozmawia, osoby, które się rozwijają gdzieś tam duchowo, to już rozumieją, tak naprawdę przestrzeń z nami rozmawia i to jest z ogromną precyzją wszystko się odbywa. I mam wrażenie, że ten program narcystyczny w momencie, gdy on chce Ciebie uderzyć, gdy on chce Ciebie zgasić, obrazić, to on to robi z ogromną, ogromną precyzją. On dokładnie wie. Ja już nawet nie mówię o człowieku, bo to nawet to nie ten człowiek jest inteligentny, tylko ten program. Ten program, który jakby zawładnął tym człowiekiem, jest tak inteligentny, że on po prostu z ogromną precyzją doskonale wie, gdzie ma cię uderzyć, żeby cię zgasić. I może to być w pewnym sensie aż przerażające, że jest taki program, jest taki program. I mam wrażenie, że to nie jest tak, że u każdego człowieka, który jest zaburzony narcystycznie, ten program się tworzy jakby, że wiecie, że rodzi się dziecko, zadziewają się pewne rzeczy, które są określone gdzieś tam, czy w psychologii, które powodują to, że ta osobowość narcystyczna się rozwinie i ta osobowość narcystyczna się rozwija. Natomiast niesamowite jest to, że tutaj u każdego człowieka, który jest zaburzony narcystycznie, rozwijają się tak naprawdę te same schematy, ten sam schemat działania, ta sama strategia działania. I przyszło do mnie z mojej przestrzeni czucia ostatnio właśnie takie wrażenie i takie uczucie, że to ego narcystyczne to jest po prostu ego człowieka, które jest przejęte przez ten program, program narcystyczny. Ja w następnym filmie opowiem jeszcze właśnie o tym zaburzeniu schizoidalnym, o innych jakby zaburzeniach, bo mam wrażenie, że one też bardzo często występują razem. Bardzo często to nie jest narcyzm w czystej postaci, ale narcyzm jest połączony jeszcze z czymś, więc to jest po prostu pewna kombinacja programów różnych. Natomiast jest właśnie jakby program, jakby sztuczna inteligencja, pewna sztuczna inteligencja, pewien byt, pewien sztuczny byt, który istnieje sobie po prostu w naszym świecie, w naszej takiej rzeczywistości bardzo podprogowej, podświadomej, w tej przestrzeni energii, w polu energetycznym istnieje sobie po prostu taki sztuczny byt. Ta sztuczna inteligencja, sztuczny twór. I ten sztuczny twór, on z racji tego, że jest sztuczny, no to on nie może się połączyć ze źródłem życia, bo to nie jest twór, który może się połączyć ze źródłem życia. I on jakby szuka ofiar, którymi może się zasilać. I jakby zobaczyłam to od dwóch stron, że z jednej strony człowiek, dziecko, które się tutaj rodzi jako świetlista istota, w pełni połączona ze źródłem, ale jego doświadczenia z dzieciństwa powodują, że on się od tego uczucia odcina. Traumy, które doświadcza, powodują, że się odcina od czucia. No to odcięcie od czucia powoduje, że taka osoba staje się w pewnym sensie kąskiem łatwym dla takiego programu, dla tego sztucznego bytu, który szuka ofiary. I ten program, jakby dopadając ego,
tej osoby odciętej od czucia, jakby przejmuje nad nim kontrolę. I naprawdę czasami jak mamy do czynienia z osobą narcystyczną, to naprawdę mamy wrażenie, jakby tą osobą sterowało coś z zewnątrz, że to zachowanie tej osoby jest niepojęte czasami. To, z jaką okrutnością te osoby mogą, wręcz sadyzm, taki aż rys psychopatyczny, że to po prostu psychopata, sadysta, który po prostu potrafi z taką znieczulicą, z zimną krwią po prostu tak obrazić. Jakby to są osoby, te osoby narcystyczne, gdzie umysł czy ego tej osoby zostało już całkowicie przejęte przez program, no to naprawdę czasami jest wrażenie, że to są takie żywe trupy. Jakby nie ma życia w tych ludziach, tylko po prostu to jest po prostu jakiś sztuczny byt, który po prostu jest w stanie zrobić wszystko, żeby cię dobić. Żeby cię dobić po prostu, bo ten program, który panuje nad osobą, którą steruje, czyli ta osoba jakby traci totalnie swoją wolę, jest ona poddana całkowicie temu programowi i tak naprawdę ten program steruje tą osobą, ale ten program jest po prostu głodny energii i dlatego nie dość, że pożera, czy może nawet już całkowicie pożarł energię osoby, którą steruje i ta osoba jest właśnie narcyzem oprawcą, to jeszcze poprzez tą osobę, którą już zeżar jako narcyza oprawcę, szuka jeszcze ofiar wśród innych ludzi i dlatego narcyz zawsze będzie szukał ofiary. Zawsze będzie szukał ofiary, zawsze będzie szukał osoby, którą jeszcze będzie mógł się żywić, a żywi się nią właśnie poprzez sterowanie tą osobą, poddawanie tą osobę, podporządkowywaniem tej osoby sobie, sianiem chaosu, wmawianie tej osobie, że jest winna, że też podburzanie własnej wartości tej osoby. Także narcyz zawsze będzie potrzebował ofiary, bo sam z siebie po prostu on już nie ma energii. Bo narcyz oprawca, mocno zaburzony narcyz oprawca, to jest osoba, która już nie ma energii życiowej, bo już jego energia została całkowicie zeżarta przez ten program. I tak to poczułam na poziomie energii, jak to się zadziewa. I jakby od jednej strony tak to poczułam, że rzeczywiście osoby, które mają w sobie są straumatyzowane mocno, mogą być ofiarami tego programu, który po prostu sobie jest jako sztuczny byt. Kto go stworzył, no to jakby jest trochę oddzielny może temat, ale może jeszcze o tym powiem za chwilę. Natomiast poczułam to jeszcze od innej strony i poczułam to jako na swoim przykładzie, że ja jestem przykładem takiej osoby. Ja jestem przykładem takiej osoby i to rzeczywiście bardzo mocno i żywo to poczułam w tamtym tygodniu, że jest też coś takiego jak umowa. Trochę to zabrzmi jak takie, wiecie, ezo-smezo i w ogóle, ale naprawdę tak to poczułam, zostało mi to tak pokazane i dlatego też tak Wam to tutaj przedstawiam, że to ego narcystyczne, czy to ego, ten program, czy ten zlepek różnych programów świadczących już o zaburzeniu, ten sztuczny byt, ta sztuczna inteligencja, która funkcjonuje w przestrzeni, możemy ją nazwać ogólnie jako ciemność. Jako ta ciemna strona mocy, która jest sztuczną inteligencją i która nie może się podłączyć do źródła życia. I żywi się tak naprawdę energią ludzi. Właśnie panując poprzez zapanowanie nad ich umysłem. Natomiast ta sztuczna inteligencja może zapanować nad naszym umysłem wtedy, gdy my się na to jakby zgodzimy.
albo gdy odetniemy się od czucia i wtedy jakby zadziewa się to w pewien sposób poza nami, a może to być na zasadzie podpisania pewnej umowy, pewnego cyrografu, gdzie my jako dusza decydujemy się na jakiś czas przenieść się właśnie na ciemną stronę mocy. Jakby już bez oceniania tego, czy to dobrze, czy to źle, po prostu no jesteśmy tutaj, patrząc z najwyższego poziomu świadomości, my jesteśmy tutaj na Ziemi, czy w ogóle we wszechświecie jako dusze, po to, żeby doświadczać różnych rzeczy, doświadczać też rzeczy, które nie są światłem i miłością, tak? Bo gdy jesteśmy w źródle, gdy nie mamy ciała i umysłu, jesteśmy tylko czystą świadomością, to każdy z nas jest tak naprawdę czystym światłem, czystą miłością, życiem, po prostu życiem. Życiem, światłem, miłością. Tą piękną, czystą, bezwarunkową miłością. Wszyscy tym jesteśmy, nawet osoby, które są przejęte. Nawet narcyzi na głębokim, bardzo głębokim poziomie, oni też tym są. Natomiast powiem Wam o sobie, jak ja to poczułam na swój temat, gdzie ja jako dusza po prostu podpisałam pewną umowę. I to było bardzo dawno temu, bo to było ileś tysięcy lat temu. Podpisałam po prostu umowę z ciemną stroną mocy, że ja będę przez ileś wcieleń, i tych wcieleń była cała masa, te wcielenia mi się pokazywały już od jakiegoś czasu, teraz mi się wszystko ułożyło, że ja będę odgrywać po prostu, że ja podpisałam umowę, że ja będę odgrywać przez ileś wcieleń rolę ofiary, narcystycznej ofiary, że ja będę też jakby oddam swój umysł programowi, ale będę właśnie tą ofiarą. I rzeczywiście no pokazało mi się cała masa wcieleń, w których no byłam tą ofiarą. I to były takie no sceny jak z thrillerów. Niezbyt przyjemne. Ale rzeczywiście w tym życiu czuję po prostu pewną konsekwencję tego, bo rzeczywiście no wychodzę też ze swoich programów i cała droga, jaką przeszłam do tej pory, jest trochę o tym, że ja rzeczywiście bardzo miałam mocny syndrom ofiary, bardzo się czułam ofiarą. I w pewnym momencie poczułam, że ja już mam tak właściwie posprzątane to życie, ja już mam to życie jakby zobaczone, uzdrowione, a to nadal jest, to nadal jest. Bardzo czuję mocne konsekwencje po prostu tego, tamtych poprzednich po prostu moich wcieleń, gdzie to jest pewna kontynuacja i te traumy, które ja miałam na przykład w tym życiu, one były tak naprawdę elementem tej umowy, bo żebym ja mogła, bo tak naprawdę żebyśmy my jako ludzie mogli realizować, żebym ja mogła realizować ten program ofiary, dalej w tym życiu, no to musiało się w moim życiu wydarzyć coś, co mnie na to życie zaprogramuje jako ofiarę. Więc ja od wczesnego dzieciństwa, niemal od samego początku, jak tutaj przyszłam na ten świat, no to jakby dostałam od razu z plaskacza, jeps po prostu, nie? Jakby urodziłam się i od razu zostałam zgaszona na wejściu. To też się mówi często gdzieś też w środowiskach ludzi, którzy się rozwijają duchowo, też mówi się o tym, że osoby takie bardzo świetliste i zorientowane na światło właśnie też są, też jakby od samego początku są przez ciemność jakby gaszone, żeby nie świeciły za bardzo. Też jest w tym jakaś część prawdy, więc może to też jest o tym, bo rzeczywiście od dzieciństwa gdzieś tam czułam, że czuję bardziej, że jestem na to czucie otwarta, może troszkę bardziej niż przeciętny człowiek tutaj żyjący w tym świecie. Natomiast jakby patrzę na to wielowymiarowo, wielopoziomowo, więc może też tak być, że jeżeli my się rodzimy i dostajemy od razu z plaskacza od życia, czyli dostajemy taką traumę, po której nam się po prostu ciężko podnieść i jest takie wrażenie, że nie, no po tym to ja się już nie podniosę, po prostu nie ma opcji. Ja tak rzeczywiście przez większość mojego życia miałam, że po prostu jakby no spotykając się też z tymi uczuciami z mojego dzieciństwa, miałam wrażenie, że nie, no ja się nie podniosę, że to po prostu, że po czymś takim to ja się nigdy nie podniosę.
Natomiast właśnie zostało mi to pokazane, że jest to, że był to po prostu element tej umowy, którą podpisałam kiedyś z ciemną stroną mocy, że będę po prostu jakby w roli baterii dla ciemności, że będę po prostu tą ofiarą ciemnej strony mocy i będę w ten sposób to zasilać. Natomiast czuję, że ta umowa dobiegła końca. To mi tak zostało pokazane, że ta moja umowa po prostu dobiegła końca w zeszły piątek. To się po prostu kończy. I jakby ja jestem teraz na etapie wychodzenia w ogóle z programu tej ofiary jako baterii dla ciemności, czyli ten ruch do życia jakby na jeszcze głębszym poziomie się u mnie teraz otwiera i czuję, że o tym też zrobię jakiś film, bo to jest też jakby temat na oddzielny w ogóle film, bo mogłabym o tym bardzo też tutaj długo opowiadać. Natomiast co chciałam powiedzieć właśnie, że ta osobowość narcystyczna, czy te osobowości psychopatyczne, to jakby ja to czuję, że to jest po prostu sztuczny twór, sztuczna inteligencja, którą możemy określić w ogóle jako ciemność. I mam wrażenie, też mi tak zostało pokazane, że my jako cywilizacja w ogóle żyjąca w tym świecie, na Ziemi, też jakby no podpisaliśmy ogólnie jakąś taką umowę, że właśnie ta ciemność tutaj w tej naszej przestrzeni będzie i ona będzie tak na nas tutaj czyhać. I rzeczywiście z poziomu dusz, które tutaj przychodziły przez te tysiące lat ostatnie, ten czas patriarchatu, jak mieliśmy, to jest taki bardzo ciemny czas na tej planecie, gdzie właśnie przejęcie właśnie kontroli umysłu, tak, odcięcie od czucia, czucie, które jest bardziej żeńskie, czucie, które jest bardziej z energii żeńskiej, myślenie właśnie umysł, ta pseudologika umysłu bardziej z energii męskiej, no i jako, że mamy tutaj, czy mieliśmy patriarchat, który no niby troszkę się kończy, zobaczymy jak to popłynie, w którą stronę to pójdzie, natomiast rzeczywiście coś się dzieje w przestrzeni i rzeczywiście coś się dzieje bardzo mocno też z tym narcyzmem teraz, bo patrząc na moje doświadczenia i także po osobach, które znam po prostu też z mojego otoczenia, moich znajomych, rzeczywiście temat narcyzmu jest bardzo żywy teraz w przestrzeni. Bardzo dużo osób się budzi z tego, bardzo dużo osób się gdzieś tam uwalnia od tego. Więc poczułam, że to jest w ogóle taki czas, gdzie w ogóle ta umowa, te umowy, które my jako dusze gdzieś tam podpisaliśmy, czy w ogóle jako zbiorowa świadomość ludzi tutaj żyjących na tej planecie, czuję, że to też była taka zbiorowa jakaś umowa na ten świat i my jako dusze przychodzące tutaj na ten świat po prostu godziliśmy się na to, że tutaj tak jest, że po prostu życie na Ziemi wiąże się właśnie z tym, przynajmniej przez te ostatnie ileś tysięcy lat, w czasie patriarchatu, wcielaliśmy się, każdy z nas ma tutaj na pewno całą masę wcieleń właśnie w patriarchacie i gdzieś z poziomu duszy, my przychodząc tutaj na ten świat, my po prostu wiedzieliśmy, na co się godzimy. I też w świecie rozwoju duchowego mówi się o tej ścianie zapomnienia właśnie, że my się jakby godzimy na to, przychodzimy tutaj na ten świat i zapominamy, gdzie jest źródło. I to jest trochę o tym, co mówiłam w tym moim pierwszym nagraniu o narcyzmie, o takim głębokim podłożu narcyzmu, skąd on się bierze. I właśnie to jest ta ściana zapomnienia. To jest ta ściana zapomnienia, gdzie my tak naprawdę wszyscy, rodząc się tutaj w tym świecie, zapominamy o źródle. I nasze ego, które ego samo w sobie nie jest niczym złym, bo jest to, tak jak też powiedziałam już w tym moim pierwszym nagraniu, jest to taka nakładka na nas, która mówi o tym, że jesteśmy po prostu odrębną istotą i po to tutaj tak naprawdę przychodzimy na ten świat, żeby tego doświadczyć po prostu. Życia jako odrębnej istoty i relacji z innymi odrębnymi istotami. Więc jakby ego samo w sobie nie jest niczym złym, natomiast jakby kwestia tego, co się z tym ego dalej stanie właśnie. No i z racji tego, że jest ta ściana zapomnienia, że rodzimy się tutaj, przychodzimy na ten świat i zapominamy o źródle, więc nasze ego przykleja się najczęściej właśnie do rodziców, do opiekunów i w naszych ziemskich rodzicach postrzegamy
jakby dostrzegamy to źródło, źródło życia, że rodzice są naszym źródłem życia, a przez to, że tak się dzieje, że my się przyklejamy do naszych rodziców, a nasi rodzice są po prostu tylko ludźmi, takimi samymi jak my i takimi samymi jak każdy inny, więc tak naprawdę rodzice nie są w stanie nam dać tego, czego my potrzebujemy od źródła, od życia. Z racji tego, że żyjemy w ogóle w świecie chorym, narcystycznym, gdzie nasi rodzice też są na głodzie jakby. Żyjemy w takim świecie, gdzie wszyscy są na głodzie energetycznym. Jedni od drugich po prostu patrzą, jak tu zabrać. I nasi rodzice też są na głodzie, więc oni nam nie byli w stanie dać tego, co my potrzebowaliśmy, bo sami byli na głodzie. Więc jakby rodzice, którzy są na głodzie, hodują, że tak powiem, dzieci, które też są na głodzie. I to się tak ciągnęło całymi pokoleniami. I my, jakby przyklejając się do naszych rodziców, przyklejamy się do całego naszego rodu, do tych historii rodowych i tak dalej. I my to wszystko niesiemy na swoich barkach. Natomiast właśnie teraz mam wrażenie, że jest taki czas, gdzie ta ściana zapomnienia, ona trochę, ta kurtyna zapomnienia, ona trochę opada. Jest ten czas, gdzie ta umowa zbiorowa, którą być może podpisaliśmy jako cała cywilizacja, że na jakiś czas tutaj poddamy się działaniu tych programów, po prostu z czystej ciekawości i z czystej chęci doświadczania tak naprawdę. Natomiast teraz to się kończy. Czuję, że te umowy po prostu się kończą, że my tak naprawdę nawet nie musimy ich zrywać, bo one się po prostu kończą. Jakby my dopełniliśmy tej umowy jako ludzkość, jako cywilizacja żyjąca w tym świecie, na tej planecie. I po prostu to się zadziewa w sposób naturalny teraz, że dlatego też mówimy, że wibracja Ziemi się zmienia, że też to promieniowanie, które dociera z kosmosu jest inne, są to dużo wyższe częstotliwości niż kiedyś. I z racji tego też siłą rzeczy zmienia się nasza świadomość, ponieważ ta wibracja, ona przenika też nas, nasze ciała też fizyczne i dlatego się też mówi o tym, że zmienia się w ogóle cała nasza struktura DNA, wszystko się w nas teraz zmienia. I też usłyszałam takie piękne określenie, które ze mną bardzo zarezonowało i z którym się też zgadzam, że po prostu cała przestrzeń, cały ten świat, ta planeta, wszechświat, cała ta przestrzeń, w której my tutaj żyjemy na tej planecie, wymusza już od nas nową jakość. Wymusza od nas nową jakość, jakby prosi nas o nową jakość, że planeta, ona chce już nas mieć w nowej jakości, bo ona sama też zmienia swoją jakość. I dlatego tak dużo ludzi teraz się przebudza, dużo ludzi gdzieś tam jest w swoich procesach. Wielu ludzi też przechodzi swoje bardzo trudne momenty w życiu, no ale tak naprawdę ten trudny moment to jest tak naprawdę też spotkanie ze sobą. Jak ktoś był całe życie odcięty od czucia, a teraz przychodzi się spotkać z tym uczuciem, no to to są bardzo, bardzo trudne momenty i to są też te ciemne noce duszy i tak dalej, gdzie ciemna noc duszy jest tak naprawdę tym okresem. O tym też mówię w moim programie Ciemna noc duszy w ruchu do życia, do którego też gorąco zapraszam do udziału. Jeżeli ktoś poczuje, że potrzebuje i chce, na pewno na pewno ruszy kolejna edycja online'owa. Zamierzam też ruszyć z takimi warsztatami jednodniowymi, stacjonarnymi w różnych miejscach w Polsce, także na pewno o tym jeszcze więcej powiem. Natomiast dzisiaj tak w skrócie tylko powiem, że ciemna noc duszy to jest, czy depresja określana w tym świecie, to jest tak naprawdę czas, gdy następuje właśnie ta zmiana matrycy energetycznej w nas i to jest bardzo trudny proces, czasami bardzo trudny, gdzie osoba potrzebuje po prostu osoby, która rozumie, co się zadziewa, takiego wsparcia, zrozumienia. Czuję, że mogę być tą osobą, że jestem tą osobą, także jeżeli potrzebujesz wsparcia w trudnych momentach swojego życia, to gorąco zapraszam do kontaktu. Natomiast na koniec tutaj mojego nagrania powiem tylko o tym właśnie
omówiliśmy sobie na początku ego narcystyczne, ego takiego zdrowego człowieka mieszczącego się w ramkach tego świata, ale czym jest ego osoby połączonej ze źródłem? Ego osoby połączonej ze źródłem, czyli czuję, że jestem odrębną istotą w tym świecie, ale właśnie już jakby kiedy ta kurtyna zapomnienia opada, kiedy ja już rozumiem, co jest moim źródłem, kto jest moim źródłem, gdy je czuję, gdy nie wiem tylko o tym z głowy, ale rzeczywiście to czuję na głębokim poziomie, że moje źródło jest naprawdę tu, gdy ja czuję się życiem, gdy ja czuję, że to źródło jest we mnie, a jednocześnie jakby poza mną. To jest takie uczucie, które trudno opisać, ale po prostu czujesz to, masz to, rozumiesz to na głębokim poziomie i teraz jakby jak odróżnić też zachowanie, czy to, co mówi osoba narcystyczna od osoby połączonej ze źródłem, ponieważ tu będzie bardzo podobne. Bardzo czasami podobne rzeczy możecie usłyszeć od osoby połączonej ze źródłem i od osoby narcystycznej. Osoba narcystyczna czuje, znaczy czuje, ona nie czuje, ona myśli, że jest w centrum. I ona rzeczywiście będzie o tym mówić. I ona ci będzie dawać odczuć, że ona jest w centrum, ona jest najważniejsza. Ale osoba, która jest połączona ze źródłem, też będzie mówić, że ja jestem centrum. Tylko różnica polega na tym, jakby osoba narcystyczna też będzie mówić o swojej wyjątkowości, unikatowości. Ona też będzie mówić o swoim poczuciu wpływu, sprawczości i tak dalej. Osoba połączona ze źródłem również będzie mówić o swoim poczuciu sprawczości, o swojej wyjątkowości, unikatowości. Natomiast wiadomo, że idzie za tym inna wibracja, bo osoba narcystyczna, pomimo tego, że tak mówi, to ona wcale tego nie czuje. Osoba narcystyczna będzie bardzo dużo mówiła o swoim własnym poczuciu własnej wartości, o tym, jak to ona się czuje piękna, wartościowa, mądra i tak dalej. Natomiast to nie ma żadnego pokrycia w czuciu. Ta osoba w ogóle jest oddzielona od czucia, więc ona w ogóle tego nie czuje, więc nie ma tych podstaw, jakby nie ma tego ucieleśnienia. A jak nie ma ucieleśnienia, to jest wszystko takie jak chorągiewka na wietrze. Wiecie, wiatr zawieje tak, to ona jest tak, jak tak, to tak. Tak naprawdę czucie jest tym czymś, czucie ciała, czucie w ciele jest tym czymś, co, tym naszym osadzeniem, tym czymś, co sprawia, że jesteśmy właśnie to uziemienie, które jest czuciem ciała, to jest tak naprawdę to, co sprawia, że jesteśmy spójni, że niełatwo tak nami zamieszać. Po prostu czucie to jest coś takiego naprawdę bardzo trwałego, stałego. Jak już coś poczujesz, że coś jest, to jest. I to jest niepodważalne wtedy. Natomiast to, co myślisz, jest zawsze podważalne. Dlatego bardzo zachęcam do rozwijania czucia w sobie, jako trenerka czucia. Natomiast właśnie osoba, która jest narcystyczna, ona będzie dużo rzeczy mówić, ale ona będzie bardzo udowadniać to wszystko. Ona będzie w takim udowadnianiu ciągłym, że tak jest. Ona przede wszystkim będzie sobie musiała cały czas udowadniać, bo tego nie czuje. Więc ona do końca sama nie jest pewna, czy tak jest. Więc będzie sobie i innym dookoła ciągle udowadniać, jaka jest ważna, jaka jest piękna, jaka jest mądra, jaka jest unikatowa i wyjątkowa. Natomiast osoba, która jest w połączeniu ze źródłem i ona rzeczywiście tak będzie to czuła, natomiast ta osoba nie ma potrzeby udowadniania, ta osoba nie ma potrzeby dyskutowania, ta osoba nie ma potrzeby brania udziału w dyskusjach, w sporach na argumenty, po prostu, wiesz, jakby taka osoba nie będzie tracić energii na udowadnianie czegokolwiek komukolwiek, po prostu nie trzeba, tak, bo czuję to moje połączenie, czuję się dobrze ze sobą, czuję miłość bezwarunkową do siebie i taka osoba, która jest połączona ze źródłem, znaczy osoba narcystyczna będzie robić wszystko, żeby udowadniać,
A osoba, która jest połączona ze źródłem, będzie robić wszystko dla, przede wszystkim dla własnej przyjemności. Taka osoba będzie po prostu robić wszystko dla własnej, nieprzymuszonej przyjemności. A jeżeli to jeszcze komuś pomoże, to już w ogóle super. No i mogłabym sobie w tym miejscu tak stanąć, stawać w prawdzie ze sobą, dlaczego nagrywam ten film. Dlaczego ja to w ogóle robię? Czy ja to robię, bo mi to naprawdę sprawia przyjemność? Naprawdę nie miałabym nic innego do roboty teraz, tylko po prostu tu siedzieć i godzinę już gadać do telefonu o narcyzmie i o programach narcystycznych? No to jest dobre pytanie tak naprawdę, dlaczego ja to robię. Czy to nie jakieś ego jeszcze narcystyczne we mnie każe mi coś tutaj udowadniać? I właśnie wiecie co, najważniejsze jest zauważać to, że tak naprawdę nie do końca wiem, dlaczego to robię. Natomiast to bycie w połączeniu, pamiętanie o tym połączeniu, o czuciu. Ogólnie czuję się dobrze, jak tu teraz jestem i nagrywam ten film. Czuję, że to jest dobre. Natomiast, co jest ważne, bo też dostaję bardzo często pytania, jak rozpoznać, czy coś jest z programu, czy coś jest z czucia, czy naprawdę tego chcę, czy nie chcę, jak rozpoznać, czy ja tego chcę, czy ja tego nie chcę, dlaczego ja to w ogóle robię. I no weźmy przykład tego mojego filmu, który nagrywam teraz dla Was, tak? I można by to rozbierać na czynniki pierwsze i analizować, że no mogłabym to robić z poczucia takiego, z tego programu narcystycznego, że no może chciałabym teraz też coś udowodnić, może chciałabym tutaj coś jakby się usprawiedliwić też. No różne, tak? Różne mogą być tutaj powody, dla których mogłabym ten film nagrać. Natomiast staję w takiej prawdzie, że właściwie nie wiem, dlaczego to robię. I okej. I najważniejsze to cały czas intencja kierowania już uwagi na źródło. Gdy już jesteśmy na tym etapie, że wiemy, że to źródło jest gdzieś w nas, nawet jeżeli go do końca nie czujesz, nawet jeżeli jeszcze nie rozumiesz tego, czym to jest, to ta intencja ciągłego proszenia, proszę ty prowadź. Mi też się zdarza jeszcze czasami zapomnieć, mi też się zdarza jeszcze, że mnie zabierają jeszcze jakieś stare tematy, stare historie, ale jestem już ileś lat w tym, ileś lat w takim kierowaniu uwagi na to źródło we mnie, gdzie jestem już w tym połączeniu, w tym kontakcie, naprawdę mogę to powiedzieć, że jestem już w ciągłym kontakcie, to się stało moim nawykiem i tak naprawdę to ma się stać naszym nawykiem. Kierowanie uwagi na źródło we mnie, na miłość we mnie, na światło we mnie, na życie we mnie. Ale żeby to się stało nawykiem, no to po prostu potrzebujemy to robić, potrzebujemy to ćwiczyć, potrzebujemy to trenować i dlatego moje wewnętrzne prowadzenie każe mi siebie nazywać trenerką czucia, ponieważ to czucie my potrzebujemy trenować, bo my jako zbiorowa cywilizacja w tym świecie, my nie mamy nawyku czuć, my mamy nawyk myśleć. Dlatego to czucie, to trenowanie czucia, ćwiczenie ciągłego połączenia z czuciem. I gdy już to mamy i nawet jak nas czasem zabierze jakiś program, to przychodzi taki moment i taka, no przecież Ty jesteś, przecież ja nie jestem tutaj sama, przecież Ty jesteś. I ciągłe proszenie, proszę bądź ze mną w tym doświadczeniu, proszę pokaż mi siebie. Nawet jeżeli nie czujesz jeszcze swojego wewnętrznego prowadzenia, możesz zrobić sobie takie ćwiczenie. Możemy je sobie zrobić nawet teraz wspólnie, jeśli chcesz, po prostu usiądź sobie wygodnie. W miarę możliwości po prostu skieruj uwagę teraz na oddech, zobacz jak oddychasz. Nawet jeżeli jesteś w takim momencie tego chaosu, gdzie nic nie wiesz, nie wiesz co jest prawdą, co fałszem, po prostu skieruj uwagę na oddech,
Po prostu zobacz, jak oddychasz. Twój oddech jest prawdą. Twój oddech jest życiem. Twoje ciało, to co czujesz w ciele, jest prawdą. I możesz teraz z taką intencją po prostu wyrazić, skierować się do tego twojego prowadzenia, którego jeszcze może nie czujesz i nie wiesz, gdzie ono jest, nie wiesz, czym ono jest, ale po prostu możesz teraz poprosić, proszę, proszę, pokaż mi siebie, proszę, pozwól mi siebie poczuć, proszę, pozwól mi siebie zobaczyć, poczuć, czym jesteś, proszę, pozwól mi poczuć siebie w ciele, czym jesteś, proszę. Proszę, bądź ze mną w tym doświadczeniu, proszę, bądź. I na pewno ta miłość, która jest w was, ona na pewno przyjdzie i ona na pewno wam się pokaże. I na pewno pozwoli się zobaczyć, poczuć, dotknąć. I ona was będzie prowadzić. Tylko jedyne, co potrzebujemy, to potrzebujemy o tym pamiętać. Potrzebujemy pamiętać, żeby kierować uwagę w tą stronę. Żeby kierować uwagę na źródło. Na źródło, które jest w nas. Czymkolwiek to jest dla ciebie. Dla każdego z nas jest to trochę coś innego. Możemy to inaczej nazwać. Być może też w ciele będziesz to czuć w jakiś swój wyjątkowy, unikatowy sposób. Natomiast źródło w tobie zawsze, zawsze przyniesie ci spokój, poczucie porządku, ładu, poczucie twojej wyjątkowości i unikatowości, ale w takim poczuciu, że inni ludzie też tacy są i wyjątkowość i unikatowość innych ludzi nie jest dla ciebie żadnym zagrożeniem. Źródło zawsze przyniesie ci ulgę, poczucie spokoju, ładu wewnętrznego, poczucia wartości, poczucia, że jesteś kochany, kochana, że nie jesteś sama, że jesteś wspierana i przede wszystkim przyniesie ci poczucie, że wszystko jest dobrze. Że wszystko jest dobrze teraz, nie kiedyś, jak zrobisz to czy tamto, czy jak się zmienisz, tylko że już teraz wszystko jest dobrze. Takie ogólne poczucie, że wszystko jest dobrze. Jeżeli te uczucia zaczniesz w sobie rozkładać, jeżeli z tymi uczuciami zaczniesz się kontaktować, jeżeli te uczucia zaczną do ciebie spływać, to znaczy, że masz połączenie. Masz to połączenie i jedyne, czego potrzebujesz, to po prostu to pielęgnować. Pielęgnuj swoje połączenie ze sobą. Na tym już dzisiaj zakończę. Życzę wam wszystkiego pięknego, dobrego. Życzę wam połączenia ze sobą, z życiem. Niech się pięknie dzieje. Pa, pa.